Szanowni Państwo, dzień dobry. Mówię do Państwa z miejsca kierowania ćwiczeniem Anakonda i dowodzeniem dowództwa operacyjnego rozmieszczonego w północnej części Polski. Mówię do Państwa dlatego, że w ostatnich godzinach odebrałem wiele telefonów, przeczytałem wiele informacji od ludzi, którzy mówią do mnie, piszą do mnie o tak zwanej, najczęściej pojawia się stwierdzenie, burzy medialnej, jaka zapanowała w przestrzeni. Mówię do Państwa w istotnym dla Polski, dla Sił Zbrojnych momencie określonej sytuacji bezpieczeństwa. Za wschodnią granicą mamy wojnę w Ukrainie, która nie wiadomo ile czasu jeszcze będzie trwała i w jaki sposób będzie się toczyć. Mamy cały czas zdeterminowanego przeciwnika, który podsyła nam migrantów. Mamy cały czas dużą aktywność sił zbrojnych, wiele ćwiczeń i realizujemy wiele dla poprawy bezpieczeństwa Polski. Mówię do Państwa, bo chciałem zwrócić się z apelem o rozsądek, o to, abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym, co robimy. Abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki, nie dawali się dzielić na grupy, bo ten przeciwnik tylko na to czeka. Apeluję do Państwa, abyśmy byli silni, skonsolidowani, abyśmy się nawzajem wspierali, aby nigdy więcej nie dochodziło do sytuacji, które pomagają przeciwnikowi, a szkodzą nam. Od momentu września 2018 roku, kiedy przyjmując obowiązki, powiedziałem, że świadom jestem zagrożeń, niebezpieczeństw i nieustanę nigdy w dbaniu o bezpieczeństwo naszego narodu, naszego kraju, naszych obywateli. Od tamtego dnia, każdego dnia staram się wywiązywać ze swoich obowiązków. Chcę Państwa też zapewnić, mam taką wiedzę i świadomość, że w Polsce jest kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, którzy każdego dnia robią dokładnie to samo. Wstając rano, patrząc w lustro, pytają się, czy zrobili wystarczająco dużo i czy zrobili wszystko dla bezpieczeństwa państwa. I którzy każdego dnia starają się być coraz doskonalsi, coraz lepsi, żeby zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo, aby Polska była bezpieczniejsza i stabilniejsza. Wierzę głęboko, że żyjemy w państwie, które jest silne i sprawiedliwe. Wierzę też głęboko we wszystkich rodaków, że jesteśmy w tej chwili w stanie pokazać przy nadchodzącym zagrożeniu ze wschodu, że jesteśmy świadomi, że żyjemy w kraju demokratycznym, że wiemy, co to jest wymiar sprawiedliwości i że nie ulegniemy złym emocjom. Bardzo serdecznie za to z góry dziękuję. Natomiast jako kierownik ćwiczenia Anakonda 23 chcę bardzo wszystkim podziękować, przede wszystkim żołnierzom, funkcjonariuszom i osobom zaangażowanym w ćwiczenie za maksymalne poświęcenie, które obserwuję wszędzie. Polakom natomiast i wszystkim tym, którzy przebywają na terenie Polski za okazane wyrazy wsparcia, solidarności z wojskiem i podziwu do naszego codziennego wysiłku. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego co najlepsze. Dziękuję.